Dzień dobry, kochaneczki. Lecimy z Waszą ulubioną serią, czyli Karol na przeglądach pomp ciepła. I dzisiaj będzie trochę wywiad z zadowoloną klientką. A może nie. Zobaczymy. Cieszę się, śmieję się, więc jest dobrze, bo pogoda ducha się tutaj liczy. Kochani, pompa, którą tutaj widzicie, to kolejny raz, jakoś się tak zdarza, pompa ciepła, która została zainstalowana przez właściciela hydraulicznie. My tylko przyjechaliśmy, zrobiliśmy podłączenie chronowe, uruchomienie, przejęcie gwarancji. Pompę, którą tutaj mamy, to jest J9, czyli mała pompa jednowentylatorowa, którą najczęściej widzieliście w tamtym roku na naszych filmach. Jest to połączone, popatrzcie, z kotłem, o, z kotłem gazowym Soniera, który tutaj sobie jest, i z takim dużym bojlerem z wbudowanym buforem w dolnej części, jeżeli się nie mylę. O, lećmy, tak? Tutaj macie pojemność i tabliczkę znamionową, tak, pojemność CW 237 litrów. Jeżeli chodzi o pojemność wody kotłowej 135, czyli taki zbiornik kombinowany, zbiornik jak najbardziej nadający się do pompy ciepła, powierzchnia grzewcza 3,2 metra kwadratowego, więc aż nadto, jeżeli chodzi o na taką małą, jeżeli chodzi na taką małą pompę, którą tutaj mamy zainstalowaną. Co stwierdzono podczas przeglądu, to Was myślę mało interesuje. Dwa naczynia są do wymiany. Od razu Was uczulam, jeżeli będziecie montować sobie pompy ciepła, jakiekolwiek źródło ogrzewania i będziecie montować czy naczynie na CW, czy naczynie na CO, załóżcie naczynie lepszej jakości. Naczynie z flamką, naczynie z rewko. Z flamką jeszcze ma to, że ma tutaj zaprasowaną taką membranę i ma prawo ono działać dłużej. Załóżcie sobie, tak jak tutaj jest, na przykład nierdzewną belkę, może być też mosiężna, żeby to wytrzymywało lata. Niestety tutaj jest założone to ile? 2 lata temu? Chyba 2 lata temu było założone tutaj pompa, albo 3 lata temu. I już w tamtym roku stwierdzone było, że tamto naczynie przeponowe straciło nam ciśnienie, jest pełne wody, i w tym roku potwierdza się to znowu kolejny raz, i właściciel tutaj mówi, że są wahania ciśnienia. Drugie co, naczynie na ciepłą wodę użytkową ma przebitą membranę. Pompując, jak ciśnienie tutaj wynosiło 0, pompując naczynie od tamtej strony, dziwny dźwięk, jakieś piszczenie i tak dalej, wzrasta nam ciśnienie w CO, raczej po stronie CWU, po stronie wodnej, więc tak też nie powinno być. Drugie co, szybko złączki, ta akurat działa, ale lepsza jest taka szybko złączka, jak widzicie u nas na filmach, czyli zakręcana na imbus, spuszczana woda z naczynia, nie trzeba wtedy naczynia ściągać, a takie naczynie, które jest pełne, a przy takiej szybko złączce, ona odcina nam, jeżeli działa, to odcina nam wypływ wody z naczynia i dopływ wody z belki, i takie naczynie po prostu 25-litrowe jest pieruńsko, jakie? Ciężkie! Dokładnie! Brawo! Talon na bon został wygrany. Więc lepiej stosować po prostu takie szybko złączki z Afrizo. Jeżeli chodzi odnośnie tej instalacji, mnie tutaj też nie było. Kolejna instalacja, przy której mnie nie było. Instalacja zrobiona przez klienta, tak jak już wspomniałem. Takie separatory, nie wiem nawet z jakiej firmy to są. Półprzeźroczysta taka niebieska tutaj banieczka, filtry zgrubny, tylko taki, który ma bardzo duże oczka z plastiku, który tutaj widzicie. I w środku mamy wkładkę magnetyczną, i powiem szczerze, że ta wkładka magnetyczna na pewno działa, bo dość dużo tutaj takiego mułu, szlamu zostało przyciągnięte, i no, jak robiłem serwis, to po prostu to wyczyściłem. Jesteśmy już po serwisie. Może tak, kilka słów. Jaki domek w ogóle tutaj mamy? Ile metrów kwadratowych? Ponad 100 metrów kwadratowych, 120, 100-120, nie wiem. 100-120. No. Rozumiem, że przedtem tutaj nie było, cały czas był kocioł gazowy, tak? Nie było kotła węglowego. Nie, kocioł był węglowy, Był węglowy? był Okej, spalanik. okay. A ile było, pamięta Pani, ile było mniej więcej spalane? 4 tony? 4 Do 4 ton. do 4 ton ekogroszku. Tak. To znowu się zastanawiam, jak była dobierana pompa, chyba żeby to było na życzenie klienta taka, bo szczerze, duże spalanie, i tutaj raczej, jeżeli patrząc po spalaniu, powinna być pompa większa, jeszcze dobrana. Ale to Ale jest po czyli termomodernizacji. rozumiem, że było przed termomodernizacją takie spalanie, potem był kocioł Tak. gazowy, tak? Potem, tak,
ale bo i okna są wymienione i jest... A z gazu to na szybko, niestety, kochani, ja wam nie powiem już, bo takich przeliczników nie mam. Ja mogę powiedzieć 4 tony ekogroszku, tick-up 9, 5 ton ekogroszku, tick-up 12, tak mogę powiedzieć, ale z gazu to nie pamiętam, jak to z metrów sześciennych wychodzi, o tabelki niestety w głowie nie mam. Więc generalnie domek przeszedł termomodernizację. Teraz mamy ile tutaj docieplenia na zewnątrz? 10, 12? No coś koło tego, na pewno. Czyli coś takiego, domek przeszedł termomodernizację, było dobra. I teraz właśnie, to jest podstawowe pytanie. Dlaczego w ogóle pompa ciepła, a nie gaz? Przecież żyjemy w takich, a nie innych warunkach. Już 2 lata temu w sumie były zawirowania na rynku energetycznym, można powiedzieć, paliw i tak dalej. Było na pewno zastanawianie się, czym ogrzewać i dlaczego wybór padł na pompę. Mamy panel fotowoltaiczny. Jeszcze na starych zasadach pewnie. Stary, czyli znowu grzech nie skorzystać i pompa ciepła wtedy wychodzi najtaniej, bo można się zamknąć w zerowych praktycznie rachunkach, płacąc tylko za przesył, czy nie? Tak, nam wystarcza to, co mamy. Okej. W sumie chyba więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję. Czy jak to się tam mówiło. Lecimy sobie teraz do sterownika i wy tygryski na pewno chcecie widzieć, gdzie ja jestem, w którym menu ja jestem. Jeszcze jedno nie byłem, ale lecimy. Sprawdzanie systemu. Chcecie zobaczyć, jak są godziny pracy na pewno sprężarki i tak dalej. Czy... O, widzę, że coś nam tutaj kapie, więc trzeba się będzie za chwilę dokręcić jeszcze. Lecimy sobie po kolei. Czy mamy tutaj jakieś błędy? Nie mamy błędów. Lecimy sobie ze sprężarką. Popatrzcie, sprężarka wygląda tak. I generalnie mamy o połowę więcej włączeń przez te 2 czy tam 3 lata, jak tutaj pompa egzystuje w stosunku do całkowitego czasu działania. Dalej mogę powiedzieć, że nie jest to taktowanie, ewentualnie zalecam tutaj co? Wrzucenie trybu cichego i tyle się chyba tutaj zdarzy, żeby wydłużyć cykle działania w okresach przejściowych. Może być też tak, że na przykład jest to spowodowane, ta duża ilość cyklów, częstym wygrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Dobra, lecimy sobie dalej. Grzałka, 0 godzin użycia, więc w ogóle nam się tutaj nie dołączało. Czy tutaj mamy tylko grzejniki, czy jest podłogówka? Nie, tylko grzejniki. Tylko grzejniki. I zaraz sobie zobaczymy, do jakiej temperatury tutaj grzejemy. Ale najpierw monitor poboru energii, historycznie i lecimy w rok i macie tutaj całkowity pobór energii, pobór przez samo CO, 3000 kWh. Dzień dobry. O, przyszedł właściciel, coś będzie mógł powiedzieć. I 917 kWh, jeżeli chodzi o ogrzanie ciepłej wody użytkowej. Dobra, produkcja energii, lecimy to samo. Ciach, jak to wyglądało w rok, całkowicie, wiem, kapie, zaraz poprawię. Produkcja na CO, na chłodzenie, bo nie mamy, i na ciepłą wodę użytkową. I to, co naprawdę tygryski lubią najbardziej, czyli copy, możecie już się podniecać. Ciach, 3,8 całkowite, 3,9 na CO, 0 na chłód i tylko 3,4, jeżeli chodzi o odnośnie no, zasobnika. Więc tak to, kochani, wygląda w tym przypadku. Zobaczymy sobie jeszcze krzywą grzewczą, jak to tutaj jest ustawione. Nie to menu, przepraszam, nie znam się na tych sterownikach, przecież to raz może robiłem. Działania, grzanie, nastawa temperatury. Prosta jest? A to tak było na początku ustawione, ja tu nic nie robiłem. Dobra, czyli pompa chodzi na prostej, tak? Nie było, a jak jest regulowana temperatura w środku, w budynku? Czy jest jakiś termostat? Czujniki są. Ja jestem tym czujnikiem. Okej, dobra. Czyli jest to bardziej skomplikowane. To zobaczymy, na ile jest nastawione. 38 stopni i rozumiem, że ona jest zmieniana w trakcie sezonu grzewczego? Czy... Ja sobie po prostu zmieniam tak, jak mi pasuje. Okej, okay. Maksymalnie jaka tutaj wychodzi temperatura przy takich ujemnych, nie wiem, znaczy, 15, maksymalnie, 20? Ale co? Maksymalnie, na ile trzeba puścić na grzejniki, żeby było ciepło w domu? To znaczy tak, jak jest na dworze minus 5, to włączam gaz. Okej, okay. Czyli już wiemy wszystko, tak, tak ta hybryda, kochani, po prostu tutaj działa, czyli maksymalnie pewnie 38 stopni i ten. Nie, tak? To jest tak, przez zimę jak mam grzanie na dom, no to wtedy dajemy tak 45, to jest maks.
Więcej chyba nie dałem. Jest to potrzebne? To grzejniki chyba są bardzo małe tutaj, czy nie? No małe są dosyć. No to... Ale tak daje, no mówię tak, 42 to już jest dużo, nie? Mhm. I nie chcę przeciążać, to wtedy minus 5 na dworze idzie gaz. Rozumiem, dobra. No. Czyli tak to jest hybrydowo po prostu zrobione. No. Jeżeli nie, bo to jest tradycyjny dom z normalnymi tradycyjnymi grzejnikami, nie ma podłogów i nigdzie... No to... Okay. I wyłączenie... Wyłączenie jest przy 28 dopiero? Czyli rozumiesz, że co, że teraz chodziła na grzaniu? Normalnie pompa też? A co to jest 28 stopni? A nie, przepraszam, ja się nie znam. Nastawa temperatura wyłączenia, zewnętrzna temperatura wyłączenia grzania. 28 stopni, okej. Okay. Ale to grzanie to ja tu ręcznie wyłączam, bo tu każdy pion jest ręcznie odłączany. Pompka jest odrębnie sterowana, także tutaj... Czyli coś... nie ma jak, no. Nie ma jak po prostu nadzór absolutny. Nie, ja jestem nadzorem. Wie pan, tu jest pompka elektroniczna, która jest sterowana przez sterownik czasowy. Mhm. I on wyłącza, ja go odpowiednie kosteczki nastawiam w zimie, włączam i pompka mi się włącza, pobiera to, co jest w buforze, nagrzane przez pompę i do widzenia. I to czyli wystarczy. Można i tak, o. No i to wszystko działa, i to jak? Kurde, normalnie ludzie jadą na krzywej grzewszej i tak dalej, a tutaj... Jakie? Prościej, najprościej jak się da na ten, no bo tu wysysanie... miał być zamontowany komputer sterujący z czujnikiem ten, ale uznałem, że to kurna kilkaset złotych kosztuje, chyba 800 czy 1000. Mówię, szkoda mi tych pieniędzy na co innego wydać. A najprostszy system, ja to kontroluję. Tylko żona mówi, ona jest taki termostat, mówi, że... Coś tu zimno. Lecę cyk, dwie kosteczki więcej włączę, dłużej pracuję i już jest cieplej. Kochani, widzicie, można i tak, można bardziej analogowo, jak kto, że tak powiem, co chce, a nawet przy takim sterowaniu, bo myślę, że przy dłuższych cyklach pracy byłoby to troszeczkę inaczej też wyglądało i myślę obniżyć temperaturę jakby trochę, albo zwiększyć powierzchnię grzejników, ale po co to przecież zrobić? To można by było zejść trochę tutaj z kosztami, ale patrząc, że jest fotowoltaika i się zamyka to, to po co? No to się bilansuje tutaj. Więc jeżeli w domu jest ciepło, nie muszę nic płacić. Jeżeli żona jest zadowolona, po co inaczej? No. Kochani, tyle chciałem wam przekazać. Ja się zbieram już z tego miejsca, bo przede mną jeszcze 4 miejscówki, więc do zobaczenia w następnym filmie.